Cześć, witam Was na kanale Marko Polska Piłka. Dziś druga część opowieści o Sokratesie. Sokrates był szczęśliwym dzieckiem, a jego pierwsze wspomnienia wiązały się z biblioteką ojca. Za drzwiami ich domu rozciągał się amazoński las deszczowy. Pozornie nieskończony obszar bez barier i innych niż drzewa i rzeki. Jednak chłopiec przebywał raczej w jego wnętrzu, z dala od gorąca i światła, w otoczeniu klasyki, podręczników i encyklopedii. Jego ojciec pożerał każdą książkę, jaka wpadła mu w ręce, często wpatrując się w ich strony przy migocącym świetle lampy naftowej, ponieważ w domu nie było elektryczności. A Sokrates siedział u jego stóp. Saul Raimundo, kiedy dodawał to grzecznościowe seu jako oznakę szacunku. Miał obsesję na punkcie nauki i czytał gorliwie zarówno dla przyjemności, jak i po to, by się rozwijać. Prawdopodobnie jak jego trzej bracia i dwie siostry, nigdy nie ukończył szkoły podstawowej i został zmuszony, by iść do pracy, zanim ukończył 12 lat. Jego bracia byli średnio wykształconymi pracownikami fizycznymi, a Seu Raimundo sprzedawał hamaki na plaży, a na miejscowym targu ulicznym otworzył mały stragan, na którym oferował rapadurę, czyli bloki niewyrafinowego cukru z trzciny cukrowej. Jednego z podstawowych produktów nad zubożałym północnym wschodzie. Wszyscy pracowali, by utrzymać rodzinę. Jednak Seu Raimundo rozumiał znaczenie edukacji lepiej niż ktokolwiek z nich. Więc spędzał każdą wolną chwilę z głową w książkach. Wyszlifował umiejętność czytania i pisania, co było imponującym wyczynem w kraju, w którym połowa ludzi była analfabetami. Jego wysiłek został nagrodzony, kiedy dostał pracę przy spisie ludności jako rachmistrz Rządowego Instytutu Statystycznego. Nawet po ślubie i założeniu rodziny Seu Raimundo siadał nad książkami, jak tylko dzieci szły spać, wkrótce więc uzyskał dyplom ukończenia liceum. To stanowiło jedynie początek, ponieważ zdawał sobie sprawę, że najlepszym sposobem, by dalej się rozwijać, było zdanie Camarcuso, brazylijski egzamin do służb publicznych. Miasta, stany i rząd centralny regularnie organizowały Canacursa na szereg stanowisk, od przewodników poprzez pracowników służb celnych, aż po wykładowców uniwersyteckich. Aby przejść taki egzamin, trzeba było studiować miesiącami, a czasem całymi latami. Jednak nagroda była na końcu. Sprawiała, że było warto. Pracownicy sektora publicznego otrzymywali doskonałe zarobki, mogli zostać zwolnieni tylko w nadzwyczajnych okolicznościach i mieli prawo do zakończenia pracy po 50, otrzymując sowitą emeryturę równą ostatniej wypłaconej im pensji. Saul Raimundo przemierzał się do zdobycia najbardziej pożądanej ze wszystkich posad służb publicznych, czyli urzędnika podatkowego. Urzędnicy owi znani byli jako brazylijskimi księciami. Dzięki pensji, która była dwukrotnie wyższa od wynagrodzenia prezydenta kraju i mogła być zwiększona przez bonusy otrzymywane za kary nałożone na oszustów podatkowych. Nowe miejsca w urzędzie pojawiały się rzadko, ale kiedy to się zdarzyło, zgłaszały się na nie tysiące chętnych. Jednak cierpliwość i ciężka praca Raimundo zostały nagrodzone pod koniec lat 50. Znalazł się wśród zaledwie 33 osób, którym udało się zdać egzamin i był jedynym bez uniwersyteckiego dyplomu. Zaraz po rozpoczęciu pracy do Raimundo po raz kolejny uśmiechnęło się szczęście, kiedy pojawiła się nowa posada w Ribeira Petro w stanie São Paulo.
Dumny mieszkaniec północnego wschodu doskonale zdawał sobie sprawę, że przeprowadzka będzie oznaczała to, że znajdzie się jakieś 3000 kilometrów od swej wielkiej rodziny, której może już nigdy nie zobaczy. Jednak Seul Aramundo bardzo chciał zapewnić swym dzieciom lepsze życie, a rozwinięte południe było miejscem dającym takie możliwości. Pozwolono mu, aby wybrał swoje miejsce zamieszkania, więc wykonał rozpoznawcze wyprawy do São Paulo, Campos i Santos, zanim postanowił osiedlić się w Ribeira Preto, miejscowości liczącej około 145 tysięcy mieszkańców, leżącym jakieś 300 km od stolicy stanu. Ribeiro Preto było jednym z najbogatszych miast stanu oraz regionalnym centrum usługowo-handlowym, istotnym dla dostawców kawy, kukurydzy i bawełny, a także hodowców bydła mieszkających w okolicznych wsiach. Miasto się rozrastało. Coraz bardziej widoczna była w nim społeczność ludzi przybyłych z północnego wschodu, których przyciągały obfitość pracy i klimat podobny do ich rodzinnych stron. Ponieważ zimny były bardzo ciepłe, a latem temperatury dochodziły do 40 stopni. Miejscowi żartowali, że były to tylko dwie pory roku: lato i piekło. Przepraszam. To jednak nie stanowiło problemu dla kogoś, kto wychowywał się blisko Rubnika. Pierwszego dnia stycznia 1960 roku Seul Raimundo wraz z żoną i czwórką dzieci wyruszył samolotem w podróż na południe. Seul Raimundo kochał sport, zwłaszcza piłkę nożną. Dlatego kilka tygodni po przybiciu do Ribeira Preto na szóste urodziny podarował swojemu najstarszemu synowi koszulkę Santosu. Sokrates chodził grać w piłkę, kiedy tylko mógł, a przez radio ojca słuchał transmisji meczów Santosu. Kuszony wyczynami Pele, Coutinho i Pepe w drużynie, która uważana była za jedną z najwspanialszych, jakie kiedykolwiek widziała Brazylia. Sokrates lubił także koloryt i brzawę meczów oglądanych na stadionie. Miał więc szczęście, że jego ojciec zdobył sezonowy bilet na rozgrywki lokalnej drużyny. Podarunek, jak i jego staruszek wręcz w administracji, spowodował, że wybrano go do rady Botafogo jako consigliere, czyli doradcę. Seul Raimundo zbierał więc co tydzień swojego syna na stadion, trzymając go na kolanach albo sadzając na pobliskich schodach. Jednym z najściślejszych wspomnień Sokratesa było rozgromienie miejscowej drużyny 7-1 w 65 roku, gdy Pele strzelił hat-tricka. Dwa lata wcześniej pojawiła się pierwsza oznaka wskazująca, jak wysoki będzie Sokrates w przyszłości, kiedy mając 9 lat nieumyślnie uszkodził oprawę oświetleniową, gdy podniósł rękę w górę. Ciesząc się z bramki, jaką Santos strzelił AC Milanowi w finale Pucharu Interkontynentalnego. Wprawdzie Sokrates uwielbiał oglądać mecze, jednak jeszcze bardziej lubił grać w piłkę. Seul Raimundo zachęcał go do angażowania się w każdy rodzaj sportu, nawet otworzył konto w lokalnym sklepie sportowym, aby jego dzieciom nie brakowało butów, piłek i innego sprzętu. Sokrates próbował swoich sił w judo i boksie. Jednak szybko okazało się, że jego prawdziwy talent objawiał się, kiedy miał piłkę przy nodze. Było zagadką, po kim go odziedziczył, a jego bracia żartowali, że to mama musiała być świetnym piłkarzem, bo ich ojciec z całą pewnością nim nie był. Wprawdzie opowiada, że był pomocnikiem Yasarbana Football Club w rodzinnym imprege Aku, jednak okazało się, że to kłamstwo, gdy ktoś z rodziny przyjechał w odwiedziny i ujawnił, że Seul Raimundo, który był też prezesem klubu, zagrał tylko raz i tylko dlatego, że sam mógł wybrać skład, ponieważ trener drużyny się nie pojawił. Pierwszą drużyną Sokratesa prawdziwego zdarzenia było Rayo de Auno,
Amatorski klub, który rozgrywał swoje mecze na jednym z nielicznych boisk porozrzucanych po całym mieście. To było moje pierwsze doświadczenie z zespołem spoza szkoły. Wspominał swój występ w pewien piątkowy wieczór. Poszedłem na test prosto po szkole. Dzień się już skończył i słońce powoli zachodziło. Trener, który miał na imię João, zawołał na mnie i zapytał: masz za sobą buty? Nie miałem, ale odpowiedziałem: zagram na bosaka. Potem byłem ciekawy, na jakiej pozycji gram. Odrzekłem, że na środku pola, ale on stwierdził, że środek jest już obstawiony, ale jeśli chcę, mogę grać przez chwilę na prawej obronie. No więc zagrałem na prawej obronie, a w końcu poprosił mnie, żebym grał z nim następną niedzielę. Sokrates miał 11 lat i był gotowy grać na każdej pozycji, jednak nie trzeba było dużo czasu, by starsi koledzy zdali sobie sprawę, że jest wystarczająco dobry, aby zająć ważniejsze miejsce w środku. Uwielbiał ich koszulkę, prostą, białą, taką jaką miał Santos, ale ze złotym pasem przebiegającym przez pierś, a także to poczucie przynależności wiążące z byciem częścią prawdziwego zespołu. Zadebiutował w Bofinim Paulista, małym miasteczku leżącym kilkanaście kilometrów od Liberato, do którego dotarł wraz ze swoimi kolegami z zespołu na pace ciężarówki. Drużyna Rio del Ao składała się z zawodników o różnych pochodzeniu i to otworzyło oczy młodego chłopaka, który był z rodziny należącej do klasy średniej. Wiele lat później zdobył sławę dzięki swojej szczerej walce przeciwko niesprawiedliwości, która uczyniła Brazylię jednym z krajów o największej nierówności społecznej. Jednak właśnie tego dnia po raz pierwszy przekonał się, jak trudna była sytuacja poza jego małym, bezpiecznym kręgiem. Miał okazję poznać ludzi, których inaczej nigdy by nie spotkał. Sokrates powiedział później, że te pierwsze mecze były jednymi z najważniejszych w jego życiu, ponieważ dały mu szansę zobaczenia z bliska rzeczywistości, o której istnieniu nie wiedział. Ludzie pytają mnie, które z moich piłkarskich przeżyć było najwspanialsze, więc mówię: kurwa, chwała to była wtedy, kiedy zaczynałem grać w Rio de Janeiro, kiedy jechałem na pace ciężarówki z grupą kolegów, z których każdy był inny, wyznawał kiedyś Sokrates. Każdy z nich miał inne życie, inne potrzeby. Cholera, ja zjadłem lunch, niektórzy z nich nie jedli niczego, a byliśmy w drodze na mecz. To była lekcja, jakiej nigdy nie miałem w szkole. Nikt w domu nigdy mi o tych sprawach nie mówił. To dlatego, że mój ojciec przez to wszystko przeszedł. Dopiero później odkryłem, z jakimi trudnościami się borykał. Nigdy nie chciał, żebyśmy o tym wiedzieli. Sokrates z dumą poradził sobie z tym wszystkim, a jeśli nawet jego szczerość nie zrobiła na kolegach zespołu wrażenia, wkrótce zauważyli jego futbolową klasę, która była owocem niespotykanego talentu. Podawał, strzelał, kontrolował piłkę z łatwością, a do tego czytał grę niczym weteran. Według niego niektóre ze swoich umiejętności zawdzięczał otoczeniu swojego domu rodzinnego. Po czterech pierwszych latach w Ribeira Perto rodzina Veritas przeniosła się z małego domku do nowego domu budowanego przez Seu Raimundo i jego przyjaciół. Budynek był wystarczająco duży, by pomieścić rosnącą rodzinę. Miał przybudówkę, w której potem zamieszkali razem z najmłodsi bracia Rai i Rimar, a nawet mógł się pochwalić strzykaniem trawy, na której chłopcy grali w piłkę. Nowe sąsiedztwo nie było wiejskie, ale nie miało też miejskiego charakteru. Budynek, który powstał na skraju gwałtownie rozrastającego się miasta, był otoczony domami awansującymi społecznie ludzi, polami służącymi także jako zielone place zabaw. Dzieciaki same ścinały trawę przy użyciu kost i nożyc, a także kleciły bramki
z pni i innych kawałków drewna. Ich dzieciństwo było proste, a ponieważ nie istniały wtedy komputery, telefony komórkowe czy nawet telewizja, zajmowały się chodzeniem do szkoły i zabawą. Przestępczość wówczas prawie nie istniała, a Kilmar był idealny. Przebywały więc niemal cały czas na zewnątrz, jeżdżąc na rowerach albo kopiąc piłkę. Sokrates grał gdziekolwiek tylko mógł, a jeśli on i jego przyjaciele nie mieli piłki, używali czegokolwiek, co mogło ją zastąpić, często obierając jedno z wielu zaśmiecających grunt awokado, aby wydobyć z niego pestkę. Nie każdy jednak doceniał ich pomysłowość oraz młodzieńczy entuzjazm i często, kiedy grali na prywatnych terenach albo w prywatnych ogrodach, stawali się celem dosłownym tego słowa znaczeniu. Jedno z ich ulubionych miejsc do zabaw znajdowało się zaledwie kilka kwartów od jego domu, na skrawku zieleni przylegającym do kościoła i seminarium Sarka Santiago. Zakonnicy nie cierpieli młodzieży hałasującej, kiedy oni studiowali lub modlili się, dlatego często reagowali w sposób mający niewiele wspólnego z dobroczynnością. Na początku wybudowali mur i wbili betonowe słupy w trawnik. Kiedy jednak okazało się, że dzieciaki dalej uparcie kopią piłkę obok ich sanktuarium, nabijali swoje wiatrówki granulkami soli i strzelali w kierunku swoich dręczycieli. Sokrates narzekał, że jak jeden największy i najbardziej widoczny cel był zwykle pierwszym, którego trafiano, zanim zdołał uciec. Później jednak zauważył, że te ataki i utrudnienia, zarówno naturalne, jak i stwarzane przez ludzi, były istotnym elementem, który pomógł mu rozwiązać kontrolę i spostrzegawczość. Im więcej trudności masz na samym początku, tym więcej korzyści wyciągniesz z nauki, twierdzi Sokrates. Jeśli grasz na boisku pełnym dziur i mrowisk, z drzewem na środku i piłką mającą kształt czegoś między sześcianem i kulą, wykształcisz umiejętności, których nie trzeba się uczyć w innych sytuacjach. Zamęczyłem się, grając na boiskach na środku, który rosły drzewa mango. Przez cały czas trzeba było na nie patrzeć, żeby nie wpaść na nie albo nie potknąć się o korzenie, których było pełno dookoła. Zaczynasz wtedy widzieć grę w inny sposób. Pod koniec dekady Sokrates był przodującym zawodnikiem Rio de Quaro i pomógł kolego Masta zdobyć szkolny puchar Ribeiro Perto 2 lata z rzędu. Skauci zaczęli więc zadawać sobie sprawę z istnienia młodego, tyczkowatego pomocnika. Gdziekolwiek grał, ludzie dostrzegali, że ma wyjątkowy talent i wieść o nim szybko się rozchodziła. Tak się szczęśliwie złożyło, że jeden z nauczycieli Collegio Masta pracował także z młodszym zespołem Botafogo i w roku 70 przekonał Sokratesa, żeby spróbował grać dla tego klubu. Botafogo to był typowy klub z małego miasta, w którym każdy się znał. Wielu piłkarzy miało ojców, wujków albo starszych braci, którzy wcześniej w nim grali lub pomagali w jego prowadzeniu. Założony został w 1918 roku, kiedy członkowie trzech zespołów z dzielnicy Villa Tibeiro zdecydowali się połączyć swoje siły i stworzyć jeden superklub. Nazwa była połączona z wyrazów bota i fego, które zestawione razem dają wyrażenie o znaczeniu podpalić. W języku potocznym słowo rozumiane było też jako wyruszyć, wystartować z czymś, lub jeszcze dosadniej jako dać komuś kopa. Niektórzy mówili, że nazwa klubu była hołdem oddanym bardziej znanym Botafogo z Rio de Janeiro. Jednak bardziej romantyczna wersja głosi, że znalezienie odpowiedniej nazwy zespołu zajmowało dużo czasu piłkarzom i działaczom organizującym połączenie drużyn, że wreszcie jeden z nich krzyknął: zdecydujmy coś w końcu, bo jeśli nie, to ja podpalę to miejsce. Sokrates wraz z kilkoma kolegami próbował sił w Commercial, jednak drugi klub Liberato nie poświęcił im zbyt wiele uwagi.
Więc chłopak, który swoją drogą preferował Batapago, był zachwycony, kiedy nadeszła propozycja z drugiej strony miasta. 16-letni Sokrates zaimponował podczas testów i oficjalnie Batapago chcieli, aby dołączył do drużyny juniorów. Jednak już wtedy przejawiał nutkę upartej pewności siebie, która potem uczyniła go sławnym. Piłka nożna była dla niego zabawą, a jego marzeniem było zostać lekarzem. Więc ojciec zapisał go na wieczorne zajęcia przygotowujące do egzaminów wewnętrznych na uniwersytecie. Lekcje odbywały się w tym samym czasie, kiedy treningi juniorów. Więc Sokrates przyjął zaproszenie od Batapago z jednym zastrzeżeniem. Mógł liczyć na jego udział w weekendowych meczach. Jednak jego obecność na odbywających się dwa razy w tygodniu treningach nie była już taka pewna. I na tym zakończymy tą drugą część. Zapraszam na część trzecią.